pytanie, Kasiu, do ciebie i potem do Emiliana od razu. Powiedz mi, czy po Tańcu z Gwiazdami większa liczba kontraktów, propozycji, reklamowania różnych produktów, bycia influencerką się zwiększyła? Znaczy już przed programem były propozycje, nie narzekałam na jakieś oferty. Teraz oczywiście trochę więcej już się pojawia, dostaję maile. Jeszcze tam dużo osób gdzieś tam powyjeżdżało, bo też piszą mi, że odezwało się po na przykład. Więc jakieś takie małe propozycje już się pojawiają. A czy jeśli chodzi o ciebie, Emilian, to powiedz mi, czy przez to, że nawet pojawiałeś się tam na widowni Tańca z Gwiazdami, czy jednak liczba osób, które chcą, żebyś je trenował, zwiększyła się? Nie. Mam swoich starych podopiecznych od dawna. Jakby przez cały program nie doszła mi nawet jedna nowa osoba i tak naprawdę nie wiem, czy byłbym w stanie kogoś teraz w tym momencie wcisnąć, żeby dobrać kogoś do swojej liczby, do swoich podopiecznych, żeby ją zwiększyć jeszcze. Tak, Emilian jest pracoholikiem. A jeśli chodzi o mnie, to też dużo osób nie wie, że ja prowadzę treningi 1 na 1. Dużo osób myśli, że ja prowadzę tylko treningi online, czyli wszystko przez internet, ale nie, również zapraszam na warszawskie siłownie, też prowadzę normalnie treningi. Dużo osób o tym nie wiedziało, po prostu też miałam swoich stałych ludzi, oni dalej są, więc może to się zmieni.